Mija czwarta godzina, a okien jak nie było, tak nie ma. Na budowie niestety tak już jest, że czasami musimy się mocno uzbroić w cierpliwość. Podniesienie takiej bramy dla niepozornej kobietki nie jest łatwym zadaniem, ale panowie obiecali, że wkrótce pojawi się tu mechanizm elektryczny. Wtedy powinno pójść łatwiej. Patrzę na tę bramę i obawiam się, czy czasami zimą nie będzie tu zwyczajnie zimno. No raczej nie, bo jest 3 cm prasowane pianki, także nie powinno to przemarznąć. Musiał być naprawdę, nie wiem, minus 60 stopni, żeby to przemarzło. Czyli mogę czuć się tutaj bezpiecznie i nie ma takiego ryzyka, że zimą zmarznę, wysiadając z samochodu. W naszych warunkach pani nie zmarznie. Jeżeli kupujemy okna, to najczęściej nie kupujemy ich na rok, na dwa, dlatego jest to inwestycja na lata. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając te, a nie inne? Mi się wydaje, to już jest do końca życia. Tych okien raczej nie będziemy wymieniać. Przede wszystkim teraz ja bym przynajmniej zwracał uwagę na te trzy szyby, tak? Jest to bardzo dobra rzecz. Te okna mają trzy szyby, co to oznacza? Mniejszą przenikalność ciepła. To oznacza, że włożę mniej do pieca, a w domu będzie cieplej, nie będę miała strat ciepła. Na pewno. Czytelnicy nie mogą uwierzyć, że ta budowa toczy się naprawdę. Budynek już stoi, za moment będzie zamknięty, a tutaj nie ma żadnych opóźnień. Przyjechaliśmy sprawdzić, czy aby to na pewno jest prawdziwa budowa. To naprawdę jest prawdziwa budowa, realizujemy ją już kilka miesięcy. Za nami tutaj stoi bryła budynku, którą domykamy właśnie oknami. Zapraszam wszystkich tych, którzy nie wierzą, żeby przede wszystkim oglądali Szpilki na budowie, bo to jest rzeczywiście prawdziwy film. Oglądali zdjęcia w gazecie, bo to są prawdziwe zdjęcia, a jak nadal nie wierzą, to zapraszam do Chrząszczyc. I tutaj mogą przyjść, zobaczyć tą budowę, którą właśnie realizujemy. Czy my sami, budując dom dla siebie, też możemy tak sobie to zorganizować, żeby nie było opóźnień, żebyśmy nie musieli się denerwować, że na przykład, nie wiem, okna zamówiliśmy z montażem na luty, jest czerwiec, a okien nie ma? Trudne pytanie, ponieważ jeżeli ktoś buduje pierwszy raz, uczy się przy tym procesie wielu rzeczy. Wydaje mi się, że osoba, która pierwszy raz w życiu buduje dom, musi liczyć się z tym, że będą opóźnienia, będą problemy, bo tak jak przed chwilą powiedziałem, wtedy się uczymy, a uczymy się, nauka kosztuje czas i pieniądze. Drzwi, które widzicie, to może nie jest najnowszy krzyk mody, ale też nie musi być. To tak zwane drzwi tymczasowe, które zostaną z nami do momentu, aż zakończą się w domu dla naszego czytelnika najcięższe prace. Po to, żeby nie ryzykować, że uszkodzimy te nowe drzwi, drzwi, które zostaną zamontowane na gotowo, zdecydowaliśmy się właśnie na takie rozwiązanie tymczasowe.
okna są, budynek zamknięty, więc właściwie moglibyśmy tu bezpiecznie spędzić pierwszą noc. Parapetów jeszcze nie ma, dlatego na parapetówkę musimy poczekać.